Cześć, ja nazywam się Monika Osińska-Rzepka, jestem certyfikowaną doradczynią noszenia dzieci w chustach i nosidełkach miękkich. Dzisiaj chciałabym zaprosić Was do obejrzenia tego materiału na temat nosidełek Stokke Limas. Przedstawię Wam dwa modele, Limas i Limas Plus. Zobaczycie, czym one się różnią i dla kogo są dedykowane. Czasami wśród naszych babć i naszych mam pokutuje stare powiedzenie: nie noś, bo nauczysz, nie noś, bo przyzwyczaisz. Ja czasami mówię, że to jest zupełnie inaczej. Nie noś, bo siebie przyzwyczaisz, bo przyzwyczajesz się do tego, że jest Ci wygodnie i bezpiecznie z dzieckiem przebywać blisko. Ja dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć parę słów, dlaczego warto nosić dziecko. Po pierwsze, dziecka nie da się nauczyć nosić. Ono już to potrafi. Ono już nauczone przez 9 miesięcy tylko noszenia zna właśnie noszenie najlepiej. Noszenie jest bardzo ważne dla dziecka ze względu na jego poczucie bezpieczeństwa. Mały człowiek przez 9 miesięcy w brzuchu mamy czuł się po prostu w 100% bezpiecznie. Dlatego nie możemy odsunąć go i odseparować całkowicie od noszenia, bo po prostu sam nie da sobie rady. Jak pomóc małemu człowiekowi? Właśnie nosząc go zdrowo i bezpiecznie już od pierwszych miesięcy życia. Nosidełka Stokke Limas są do tego stworzone. Nosząc dziecko, wpływamy bardzo pozytywnie na rozwój mózgu. Zmysły głębokie, które rozwijamy dzięki przytulaniu naszego dziecka, to jest po prostu inwestycja w jego przyszłość. Noszenie dziecka również w znacznym stopniu wpływa na to, jak nasze dziecko się czuje, jak szybko się uspokaja, jak szybko zasypia i jak spokojnie śpi. Regulacja emocji dziecka do rodzica to jest bardzo prosty mechanizm. Po prostu to, co my czujemy, czuje nasze dziecko. I kiedy mamy dziecko blisko, w nas jest dużo spokoju. Wzrasta poziom oksytocyny, wzrastają poziomy hormonów szczęścia. I dzięki temu nasze dziecko jest właśnie dużo spokojniejsze. A dlaczego noszenie ważne jest dla rodziców? No, moi drodzy, mamy tylko dwie ręce i czasami potrzebujemy wykorzystać je do czegoś innego niż tylko trzymanie dziecka na rękach. A dziecko potrzebuje naszej bliskości. Bardzo ważne jest również to, że dzięki nosidełkom możemy dotrzeć w miejsca, w które nie wjedzie wózek. Możemy pójść do lasu, bałtycka plaża przestaje być dla nas problemem, a góry zdobywamy razem z maluchem i uczymy dziecko naszych pasji. Mamy tu również jeszcze jedną bardzo istotną rzecz. To jest budowanie więzi. Ja na to zwrócę uwagę, zwłaszcza jeśli chodzi o tatusiów, ponieważ mamy budują więź z małym człowiekiem już przez 9 miesięcy ciąży. Tatuś jest jakby troszeczkę z boku i nosząc dziecko, właśnie nosząc blisko, przytulone, nosząc je w takiej pozycji, jaką dziecko zna z okresu życia płodowego, dziecko uczy się, że nie tylko mama jest bazą bezpieczeństwa. Jest nią również druga osoba, która jest dla tego dziecka bardzo, bardzo ważna, czyli tata. Chciałabym powiedzieć Wam, czym charakteryzują się nosidła ergonomiczne, bo do tej grupy zaliczają się zarówno nosidła hybrydowe, jak i wiązane i klamrowe. Nosidła ergonomiczne mają dwie najważniejsze cechy. Pierwsza to szeroki panel pod miednicą dziecka. To miejsce, w którym dziecko siedzi, podpierane dziecko jest od kolanka przez pupę do drugiego kolanka. Bardzo fajnie, jeśli ten panel jest w tym miejscu regulowany, czyli możemy wpływać na to, jak szeroko rozsuwają się krawędzie nosidełka. Oba nosidełka, zarówno Limas, jak i Limas Plus, mają taką funkcję, więc możecie je dostosowywać do dzieci w różnym wieku i noszących ubranka w różnym rozmiarze. Drugą bardzo ważną cechą, jeśli chodzi o nosidła ergonomiczne, jest w 100% miękki panel otulający plecy dziecka. To panel nosidła ma dostosować się do dziecka, a nie dziecko do kształtu nadanego przez fiszbiny, pianki i inne wypełniacze, które często znajdują się w innego rodzaju nosidłach. Czego
nosidło nazywamy nosidłem hybrydowym. Jest to nosidło, którego pas biodrowy zapinany jest na klamrę, natomiast pasy naramienne są pasami wiązanymi. Parę słów o tym, dla jakich dzieci dedykowane są nosidełka Limas oraz jego brat starszy Limas Plus. Nosidełko Limas jest nosidełkiem, które spokojnie możemy wyregulować już dla dziecka, które nosi rozmiar 68. Fajnie, jeśli taki maluch trzyma już główkę, będzie nam po prostu łatwiej prawidłowo wypozycjonować dziecko w nosidle. Szerokość panelu w nosidełku Limas możemy regulować za pomocą rzepy zlokalizowanej na pasie biodrowym. Możemy zwężyć nosidełko tak, żeby dzieciak w rozmiarze 68 fajnie nam się w nim układał, ale to nosidełko będzie pięknie rosło nam razem z naszym dzieckiem aż do rozmiaru 86. Nosidełko Limas możemy również wyregulować na wysokość. Możemy to osiągnąć dzięki zawinięciu pasa biodrowego i przywiązaniu go tutaj za pomocą sznureczków. Dzięki temu możemy skrócić ten panel tak, że maluszak w rozmiarze 68 będzie nam się w nim bardzo ładnie układał. Nosidło Limas Plus jest nosidłem troszkę większym. Również możemy wyregulować go dla maluszka noszącego rozmiar 68, ale będzie ono rosło razem z dzieckiem aż do rozmiaru 92, a nawet rozmiaru 98. I regulacja w pasie biodrowym jest bardzo podobna. Przesuwamy po prostu na rzepie nosidło na szerokość. Różna jest natomiast regulacja na wysokość. W nosidełku Limas Plus regulujemy to tą wysokość za pomocą dwóch zlokalizowanych po bokach klamer. Parę słów o tym, w jaki sposób nosimy dziecko w nosidełkach Limas i Limas Plus. Najbardziej korzystną pozycją dla dziecka, jakiej używamy w nosidełkach Limas i Limas Plus, jest pozycja przodem do rodzica. Pozwala ona na prawidłowe podparcie miednicy dziecka, jak również odpowiednie wypozycjonowanie kręgosłupa. Bardzo istotnym jest, żeby nosidło było tak wyregulowane, żeby podparcie sięgało aż do jednego i drugiego kolanka, i kolanka były minimalnie wyżej, aniżeli pupa. Istotną cechą w nosidłach ergonomicznych jest to, żeby górna krawędź nosidła nie wchodziła na głowę dziecka. Jej podstawowym zadaniem jest stabilizowanie barków, natomiast nie naciągamy jej wyżej. Bardzo ważnym jest również odpowiedź na pytanie, które często zadają mi rodzice. Czy w tych nosidełkach możemy nosić dziecko przodem do świata? Otóż nie. Jest to pozycja, która jest niewskazana dla małego dziecka. Po pierwsze dlatego, że nasze ukształtowanie ciała powoduje, że będzie się nienaturalnie wyginał kręgosłup dziecka i będziemy bardzo mocno go obciążać. Ale drugą, równie istotną rzeczą jest to, że dziecko noszone przodem do świata jest narażone na bardzo duże atak bodźców zewnętrznych. Emocje małego człowieka nie są w stanie tego przyswoić. Ciekawą alternatywą do noszenia dziecka z przodu jest noszenie go na plecach. Mały człowiek już koło 7-8 miesiąca życia bardzo łatwo adoptuje się do tej pozycji. Jest bardzo ciekawski, chętnie poznaje świat i patrząc na niego z perspektywy, z jakiej widzi rodzic, jest mu łatwiej i może zaspokoić swoją ciekawość. Nosząc dziecko z przodu, zwłaszcza małe i drobne mamy, będą dosyć mocno obciążały swój kręgosłup. Noszenie na plecach pozwoli nam na to, żeby zarówno zachować komfort dziecka, jak i komfort osoby noszącej. Ja sugeruję nawet, żeby od około 18 miesiąca życia nosić dzieci już tylko na plecach, właśnie w trosce o komfort rodzica. Trzecią pozycją dedykowaną dla nosidełek Limas i Limas Plus jest pozycja na biodrze. Dziecko wtedy może obserwować świat przed nami i zaspokoić swoją ciekawość, a my mamy jednak pełne panowanie nad tym, co z dzieckiem się dzieje. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że jest to pozycja asymetryczna, czyli nierównomiernie obciąża zarówno nas, jak i dziecko. Ja zwracam uwagę, żeby w pozycjach asymetrycznych jednorazowo nie nosić dłużej niż 15-20 minut. Nosidełka hybrydowe Stoke Limas i Limas Plus
są świetną alternatywą dla rodziców, którzy niekoniecznie chcą sięgać po chustę. No, materiał, który jest, z którego uszyte jest to nosidełko, będzie fajnie pracował. Pozycja, którą przyjmuje dziecko, jest zdrowa, bezpieczna i w pełni ergonomiczna. Nosidełka hybrydowe nie zmieniają regulacji pomiędzy rodzicami noszącymi. Zarówno mała, drobna mama będzie wiązała to nosidło bez dodatkowej zmiany regulacji, jak i duży, znacznie wyższy i masywniejszy od niej tata. Pozwala to na szybkie przekładanie dziecka z rodzica na rodzica. Jedyną regulacją, którą w takiej sytuacji musimy zrobić, to szerokość pasa biodrowego. Bardzo istotnym jest również to, że ciężar rosnącego dziecka będzie się bardzo równomiernie rozkładał na plecach rodzica dzięki szerokim pasom naramiennym. Jest to bardzo komfortowe i wygodne w noszeniu, ale też szybkie i eleganckie. Kiedy zatem warto sięgnąć po nosidełka Limas i Limas Plus? Z nosidełka Limas i Limas Plus możesz korzystać wtedy, kiedy chcesz nosić dziecko w zdrowej i bezpiecznej pozycji, korzystnej dla jego rozwoju. Nosidła hybrydowe Stoke są łatwe w użyciu i ich wiązanie jest bardzo szybkie. Nosidełka Limas i Limas Plus są świetną alternatywą dla rodziców, którzy noszą swoje dziecko na zmianę. Nosidełka Limas rosną z Twoim dzieckiem do 1,5 roku w przypadku nosidełka Limas, a nawet 2,5 roku dla Limas Plus. Bardzo ważnym jest, żeby jednak nosidełka dopasować do dziecka. Ja sugeruję przymierzyć je przed zakupem. Sklepy Xland oferują taką możliwość. Przychodzicie do sklepu, mierzycie, sprawdzacie, który model będzie dla Was lepszy, wygodniejszy, w którym Wasze dziecko układa się lepiej. Jeżeli chcecie zakupić takie nosidełko online, skorzystajcie z linku ewuski.eu.